Właśnie, jak Monika mówi, na lotnisku, słuchajcie, jak ten sobie kupić, to informacji jest ogrom, bo żadne, nie wiemy, ulgi, kwoty, cokolwiek, dokąd w tym Paryżu, nie ma nic, po prostu jest, o, proszę bardzo. I się pojawiają klasycznie, jak to mamy już we Francji, schody. Jesteśmy bardzo zaradnymi podróżnikami, ponieważ sami ogarnęliśmy sobie w Paryżu, jakie mamy kupić bilety, gdzie je kupić i gdzie z tymi biletami iść, żeby do centrum Paryża dojechać. Okej, nie mówmy hop, bo jeszcze ciągle stoimy na dworcu, ale słuchajcie, zaraz wam pokażę. Mamy tutaj ekraniki, to jest wszystko super rozpisane i według tego powinniśmy trafić do centrum. Także oby się udało, bo nic nas po drodze tutaj, słuchajcie, nie zatrzymało. Jesteśmy w Paryżu, moi drodzy, już teraz ten Paryż widać bardzo dobrze, bo widzimy coś więcej poza pokojem hotelowym i poza lotniskiem, a widzimy piękne, złote centrum tego miasta. Karo, jak wrażenia póki co z tego, jest co widzimy? Jest gorąco, a asfalt pod nami się topi, ale jest no super. To nie jest żart, naprawdę, asfalt się topi, my się topimy. Ja mam nadzieję, że zaraz nie będziemy chodzić z plamami od potu tylko, bo się robi bardzo, bardzo gorąco. 32 stopnie, dokładnie. Jest strasznie ciepło. Co, lecimy dalej? Tak, słuchajcie, mamy raptem 3-4 godzinki na cały Paryż, a to jest niesamowicie mało czasu, chcąc zobaczyć i katedrę, i wieżę, i Louvre, i wszystko dookoła, więc musimy pędzić jak jasna cholera. Po trochę tutaj nagrodzimy was przebitkami i pod każdym miejscem postaram się coś powiedzieć. Teraz się delikatnie obrócimy i może zobaczycie kawałek katedry. Tak, to jest katedra, moi drodzy, to jest to właśnie. Słuchajcie, asfalt pod nami się topi, ale my już zmierzamy coraz bliżej Louvru. Byliśmy pod katedrą, byliśmy pod tą najsłynniejszą galerią sztuki, a teraz zmierzamy pod Louvre, a potem już zostanie tylko na wieża. Ale powiem wam, że naprawdę... Nie, okay. Bo jeszcze jest Champs-Élysées i łuk triumfalny. O, no to widzicie. Przewodnik ucieczki nam. Także sorry, tutaj mam przewodnika za kamerą, wie trochę więcej. Ale mam jeszcze kilka ładnych miejsc i powiem wam, że naprawdę to ma taki urok i lepiej jak to się widzi. Siedziło zapomina o temperaturze dookoła, ponieważ jest naprawdę, naprawdę tak urokliwie i tak tylko klękać i się oświadczać. Naprawdę, no nic nie pozostało, słuchajcie. Para, para, pa, pa, para, ra, ra, ra. Chyba szybka na Intermarsze? Tak, dokładnie tak. Fun fact jest taki, słuchajcie. Starbucks okazał się pierwszym miejscem we Francji, w którym nie było żadnych kłopotów z dogadaniem się po angielsku. To jest naprawdę fenomen tej trochę
globalizacyjnej fali, że jednak ten Starbucks ma to swoją moc i że angielski działa. Słuchajcie, widzę piramidę pod Louvrem. Ile ja na to czekałem. Zaraz wam dam przebiteczkę. Co to za fury? Co? Mamy chyba turystów, ponieważ co jakieś 300 metrów na każdym zakręcie, prawie przy każdym przejściu macie wiadra z wodą o 1 euro i stoiska z francuskimi naleśnikami. Także dla takich turystów, którzy wpadają tu na chwilę moment, to takie szybkie jedzonko czy zimna woda, kiedy jest taka temperatura, jest naprawdę super opcja. Nasz przewodnik mówi, że idziemy tam. Pod samochód. Dobra. Słuchajcie, dotarliśmy do punktu kulminacyjnego naszej wycieczki, takiej szybkiej po Paryżu i mamy... Jest! Jacek, twoje marzenie z dzieciństwa spełnione? Tak, słuchajcie, mamy w końcu wieżę Eiffla. Punkt, który marzył mi się od nie wiadomo kiedy, w końcu jest już na mojej liście czy zobaczonych. Także powiem wam, że jest taka... Mi za dużo, nie za mała tak naprawdę. Jest taka w sam raz, mi się wydaje. Mniej więcej tak już sobie wyobrażałem, także nie jestem ani zawiedziony. Ja byłam kilka lat temu i powiem wam, że wydawała mi się większa. Może dlatego, że ja byłam mniejsza? No myślę, że to jest opcja. No. Nie, ogólnie naprawdę ja, może dlatego, że to jest pierwszy raz, że jest super pogoda, że mam super humory. Mnie Paryż poniekąd zachwycił, w sensie mi się bardzo, bardzo Paryż spodobał. Było naprawdę super. Wyprosiłem trochę kadr. Także ja nie mogę narzekać. Może nie byłem w tych najbardziej slumsowych miejscach, stąd mam takie, ani inne odczucia. Ale Paryż jest naprawdę oryginalnym miastem. W sensie macie połączenie pięknej, starej zabudowy, przepięknych, jasnych, zabytkowych budynków, kamienic, jakichś w ogóle muzeów czy kaplic. Z takim jednak dość rozwiniętym państwem, więc to wygląda bardzo fajnie. Dlatego jeśli nikt z was jeszcze nie był, albo jeśli nie byliście ogólnie kiedykolwiek, to naprawdę polecam. Może to nie jest miasto, w którym warto spędzić 3 tygodnie, ale tak sobie na kilka dni, na weekend, jak najbardziej warto pojechać. I w takich samych outfitach jak z dnia pierwszego żegnamy się z wami i informujemy, że bezpiecznie w jednym kawałku dolecieliśmy do Polski. Polski, do Warszawki, tak. Teraz czekamy na nasze bagaże i nasza przygoda paryska dobiegła końca. Tak, było naprawdę bardzo fajnie. Myślę, że sporo takich jeszcze smaczków wam może opowiemy na jakimś kolejnym live'ie czy czymś innym, co wpadnie. Bo nie wszystko zawarliśmy we vlogu. Nie wszystko się dało, nie rozstroimy się czasami. Tak. Przejmiliśmy ogólnie bardzo mało czasu na nagrywanie, ponieważ ten Paryż tak naprawdę miał być wycieczką 3-godzinną, a z tych 3 godzin wyszło na 3 godziny, prawie 6. Ponieważ okazuje się, że znalezienie stacji, biletów, peronów, wszystkiego nie jest taki easy, jak nam się początkowo ale wydawało. Sam Paryż zwiedziliśmy w 3 godzinki. Gdzieś tam pewnie tak. Wcześniej czy później zobaczycie, trochę się ponagrywaliśmy. Tak, ale uznaliśmy, że w sumie zamiast dogrywać wam relacji z drugiego dnia, po prostu zrobimy z
specjalnie w jakiegoś live'a czy coś innego i tam opowiem wam dokładnie jak było, żeby się jednak spotkać trochę bardziej face to face, byśmy mogli jednak zamienić jakiś dialog, a nie tylko wam nagrać zwykłą relację. Więc koniecznie śledźcie naszego Instagrama. Tak, jak na Instagramie już Karol dzisiaj powiedziała, czy dzisiaj, u was już będzie kilka dni temu. Ale mamy dla was jeszcze kilka niespodzianek i atrakcji z Paryża i z Rivergonu. I przez najbliższy tydzień bądź dwa zobaczymy, jak to czasowo rozdzielimy. Jeszcze będziemy was trochę zaskakiwać, więc ciągle śledźcie te nasze profile. Bo nie znacie dnia i godziny, kiedy nagle coś się pojawi. Dokładnie. Także co, żegnamy się z wami, a my idziemy spać. Jesteśmy tak zmęczeni spaniem po 5 godzin dziennie albo 4, że tak. Tak, Karo idzie spać, a ja idę na zaliczenie, słuchajcie. Tak, kto może, ten może. Za Jacka trzymamy kciuki, bo idzie. Trzymajcie. Także dzięki bardzo, że byliście z nami i widzimy się w jakimś kolejnym materiale. Ciao.